prezydencie. W tym szczególnym dniu dla naszego miasta witam pana prezydenta Świebodzica. To prawdziwy zaszczyt. To prawdziwy zaszczyt gościć w progach naszego domu, naszej małej ojczyzny, tak dostojnego gościa. Witam panie prezydencie w imieniu całej społeczności Świebodzic, władz miasta i w swoim własnym. Mam nadzieję, że dla pana od dzisiaj Świebodzice będą kojarzyć się z mieszkańcami, którzy żyją, którzy są serdeczni, gościnni i patrzą w przyszłość pozytywnie. Dobrze, że jesteś, panie prezydencie. Jestem ogromnie wzruszony i bardzo, bardzo serdecznie dziękuję za tak piękne i niezwykle ciepłe przyjęcie. Cieszę się, że jestem tutaj dzisiaj z państwem, tym bardziej, że nie dotarłem tutaj do Świebodzic w trakcie kampanii, a obiecałem sobie i mówiłem to wielokrotnie, że będę chciał odwiedzić wszystkie powiaty. I chcę to zrobić, bo muszę państwu powiedzieć, że nie ma dla mnie przykrzejszej rzeczy, niż kiedy słyszę, u nas to pewnie się nie zjawi, bo my jesteśmy prowincja. Otóż ja chcę bardzo mocno powiedzieć, Polska składa się w większości z tego, co niektórzy nazywają prowincją. To jest właśnie Polska. Ja dziękuję za to, że państwo nie chcecie oddać dobrej zmiany. A ja powiem tak, a my, którzy za tą dobrą zmianę odpowiadamy, nie odpuścimy dobrej zmiany i dokonamy jej. Jeszcze raz państwu bardzo serdecznie dziękuję. Dziękuję za wspaniałe przyjęcie. Dziękuję za piękne spotkanie. Dziękuję, że państwo zechcieliście przyjść.